Rząd trzeci. Jedno oczko łańcuszka. W oczku łańcuszka nad półsłupkiem poprzedniego rzędu, półsłupek był tutaj, to będzie to oczko, zrobić jeden półsłupek. No ok, powiedzmy, że tak jest dobrze. I teraz będziemy powtarzać od tej pory. Na wyciągniętym oczku poprzedniego rzędu, to jest w ogóle to całe oczko. Ale tutaj w tych dwóch nitkach, rozumiem, zrobić jedną pikotkę. Aha. Sugeruje się tutaj tym, co widzę na zdjęciu. Pokażę Wam to krótko. Zobaczcie, na zdjęciu są takie nitki, które pojedynczo, że tak powiem, wiszą. Czyli, że jak zrobię pikotki tutaj na tych dwóch górnych nitkach od tych wyciągniętych oczek, to będzie dobrze. Mam nadzieję. Więc robię pikotkę. I tą pikotkę zrobię tak, jak tutaj robiłam na oczku łańcuszka. Czyli, że wbijam szydełko pod te dwie nitki tutaj. Przyciągam nitkę pod tym oczkiem i pod oczkiem na łańcuszku. I zrobiłam pętelkę, która będzie moim pierwszym oczkiem do pikotki. Pikotka będzie z trzech oczek, czyli 1, 2, 3. I teraz wbijam szydełku w tą pierwszą pętelkę, którą zrobiłam najpierw, pierwsze oczko łańcuszka. Nabieram nitkę, przyciągam ją pod tą pętelką i pod pętelką na łańcuszku. I mam już pierwszą pikotkę. W oczku łańcuszka nad pikotką przedostatniego rzędu, przedostatni rząd był ten, nad tą pikotką w oczku łańcuszka zrobić jeden półsłupek. Czyli, że to oczko łańcuszka to jest te króciutkie oczko i tutaj zrobię jeden półsłupek. I powtarzać. Na wyciągniętym oczku poprzedniego rzędu zrobić pikotkę pod te dwie nitki. Nabieram nitkę, przyciągam ją do przodu i przez oczko na szydełku. Teraz to będzie moje pierwsze oczko do pikotki, a pikotka ta będzie z trzech oczek. 1, 2 i 3. I robię pikotkę, wkuwając szydełko od razu w pierwsze oczko, przyciągam nitkę pod spodem, pod tym oczkiem i przez pętelkę na szydełku. I teraz tutaj nad tą pikotką w oczku jeden półsłupek. Tak powtarzamy cały rząd. Na wyciągniętej nitce pikotkę. Jedno oczko, drugie, trzecie do pikotki. I teraz zamykam tą pikotkę. Tak jak już Wam pokazałam. I nad pikotką przedostatniego rzędu tutaj w oczku półsłupek. Tak powtarzamy cały rząd. Będę to robiła dalej powoli. W razie, gdy ktoś z Was też ze mną szydełkuje, żebym mógł jeszcze sobie spokojnie ze mną ten rząd przerobić. Nad pikotką pod oczkiem półsłupek
Na wyciągniętym oczku pod dwiema nitkami pikotka. Dwa, trzy. I tu w pierwsze oczko od razu wbijam szydełko, przyciągam nitkę pod oczkiem i pod pętelką na szydełku. Następna pikotka, nad nią oczko, w to oczko półsłupek. Na wyciągniętej oczku pikotka. To jest tak, jakbym robiła oczko ścisłe w zasadzie i teraz od razu to ta pętelka będzie moim oczkiem pierwszym do pikotki. Jeden, dwa, trzy i zamykam pikotkę. Nad pikotką tutaj następną, nad pod oczkiem, nad nią półsłupek. Tu mam jeszcze jedno oczko wyciągnięte. Robię jeszcze jedną pikotkę. Jeden, dwa, trzy. Tak. I co należy zrobić na koniec rzędu? Na końcu rzędu zrobić dwa półsłupki. Jeden półsłupek zrobić w oczku łańcuszka nad półsłupkiem poprzedniego rzędu. Czyli, że od razu tutaj. Tutaj był pierwszy półsłupek poprzedniego rzędu. Tutaj zrobić jeden półsłupek. Drugi półsłupek w oczku łańcuszka rozpoczynającym poprzedni rząd. Czyli, że tutaj. Tak wygląda mój ścieg po wykonaniu trzech rzędów. Zobaczcie. Wygląda pięknie, ażurowo. A jeszcze do tego, że zaczęłam to robić, ten ścieg taką jasną włóczką, to już na lato widzę ciuszek z tego zrobiony. Tak, przechodzimy dalej, rząd czwarty. Odwróciłam robótkę oczywiście. Jedno oczko łańcuszka. W oczku łańcuszka nad pierwszym półsłupkiem poprzedniego rzędu zrobić jeden półsłupek. Czyli, że tutaj. Tutaj był poprzedni półsłupek. I dalej będziemy powtarzać. Oczko znajdujące się na szydełku. Wyciągnąć na wysokość 1,5 cm. Czyli, że tak jak tutaj robiliśmy w tym rzędzie, wyciągam, przytrzymać je palcem i w czubek kolejnej pikotki wkuć szydełko. Tutaj jest bardzo dobrze widoczny ten czubek. Nabrać nitkę na szydełko i przeciągnąć przez wszystkie oczka znajdujące się na szydełku. Tutaj sobie przytrzymam. Jedno oczko łańcuszka. I tak będziemy ten cały rząd powtarzać. Wyciągnąć nitkę na 1,5 cm, przytrzymać sobie ją, wkuć szydełko w oczko, w czubek następnej pikotki, nabrać nitkę, przyciągnąć ją przez wszystkie pętelki na szydełku, jedno oczko łańcuszka. Widzicie?
I znowu to samo, cały rząd tak samo. Wyciągnąć nitkę, tą pętelkę na dłuższą, przytrzymać ją sobie. Szydełko wbić w czubek następnej pikatki, przytrzymując sobie tą cały czas nitkę tutaj. Nabrać nitkę na szydełko, przyciągnąć przez wszystkie pętelki. Jedno oczko łańcuszka. I cały czas to samo. Wyciągnąć pętelkę, przytrzymać ją ku szydełko w czubek następnej pikotki i przyciągnąć nitkę przez wszystko na szydełku. Jedno oczko łańcuszka. I dalej to samo. Tutaj jest czubek pikotki. Wkuć szydełko, przytrzymać wyciągniętą nitkę, nabrać nitkę na szydełku, przyciągnąć ją przez dwie pętelki na szydełku, jedno oczko łańcuszka i znów to samo. Już zobaczę, co pisze o końcu rzędu. Na końcu rzędu szydełko wkuć nie w czubek pikotki, lecz w oczko łańcuszka nad półsłupkiem poprzedniego rzędu. Tutaj jest ten półsłupek ostatni. Wyciągam nitkę i w ten ostatni półsłupek, w oczko półsłupka wbijam szydełko, bo tu już pikotki tak czy tak nie ma. Zobaczę, jak ta nitka to tak. Przeciągnąć i jedno oczko łańcuszka. Ok. Może to tak ma być. Tak wygląda ścieg po zrobieniu czwartego rzędu. Interesujący ażurek. Odwracam robótkę. Mam nadzieję, że zrobiłam do tej pory wszystko tak, jak potrzeba. Rząd piąty. Jedno oczko łańcuszka. I powtarzamy. Na wyciągniętym oczku poprzedniego rzędu zrobić jedną pikotkę. Tak, jak to było już robione. Pod tymi dwoma oczkami, tu jest to wyciągnięte oczko, robię pikotkę, tak jakby najpierw oczko ścisłe, jest pętelka pierwsza, która będzie moim pierwszym z trzech oczek do pikotki. Dwa, trzy. Już robię pikotkę. I teraz w oczku nad tą pikotką, w oczku półsłupka, zrobić półsłupek. I powtarzamy to samo. Pikotkę nad wyciągniętym oczkiem. Dwa, trzy. I nad pikotką w oczku półsłupka. Półsłupek. Powtarzamy znów pod wyciągniętym oczkiem pikotkę. Jeden, dwa, trzy. Pikotka. I półsłupek tutaj. Pikotka. I półsłupek. Pikotka.
i półsłupek. Nie wiem, czy słychać takie wycie. Nie wiem, czy kamerka to bierze. Podejrzewam, że tak. To moja pralka pierze i ma dość wysokie wirowanie. I tak to słychać. Jeżeli słychać, to jest moja praleczka. Pikotka. Aż mówię, nabiera pralka szybkości, wylatuje w kosmos. Krakieta. I teraz półsłupek. Pikotka. Półsłupek. Pikotka. I zaraz zobaczymy. Koniec rzędu. Na końcu rzędu dla wyrównania roboty w oczku łańcuszka rozpoczynającym poprzedni rząd zrobić jeden półsłupek. To będzie tutaj w tym oczku. Półsłupek. Tak wygląda ścieg do tej pory. Po wykonaniu 5 rzędów. Tak wygląda z jednej strony, a tak z drugiej strony. Ta chyba jest prawą stroną tego ściegu. Oj, piękny, aż rowy, taki ładny ten ścieg. Widzę lato, plaża i taką fajną bluzkę zrobioną z tego, albo takie luźne wdzianko. Fajny, bezrękawnik, tylko na kostium kąpielowy zarzucony, żeby się ugrzać po kąpieli w wodzie morskiej. Nie no, piękny, piękny wzór. I co należy zrobić dalej? Powtarzać rzędy drugi od drugiego do piątego. Aha, rząd drugi to był taki, gdzie robiliśmy pierwszy raz wyciągane oczka na 1,5 cm. To by był tutaj ten rząd, gdzie były wyciągane oczka. Był drugi. Potem były robione pikotki na tych długich oczkach. Potem były znowu wyciągane na 1,5 cm nitki. I znowu pikotki. I teraz tak należy powtarzać od drugiego do piątego rzędu. Jeżeli macie ochotę, możecie jeszcze chwilkę popatrzeć, jak ja powtarzam rzędy. A jeżeli chcecie sobie po prostu już dalej sami próbować, to na końcu filmu jest dokładny opis podany wykonania tego ścieku. Możecie sobie ten ścieg po prostu według opisu wykonywać. Ale jak macie ochotę, to zapraszam na powtórkę rzędów od drugiego do piątego. Rząd drugi, powtarzam. Jedno oczko łańcuszka i na czubku pierwszej pikotki poprzedniego rzędu zrobić jeden półsłupek. Tutaj na czubeczku jeden półsłupek. I teraz zaczynamy wyciąganie nitek na 1,5 cm, przytrzymać w następny czubek pikotki w kół szydełko, przytrzymać sobie tutaj tę wyciągniętą nitkę, nabrać nitkę na szydełko, przeciągnąć przez obydwie pętelki, jedno oczko łańcuszka. I tak powtarzam. Teraz będę już cichutko, żebyście mogli spokojnie sobie patrzeć i razem szydełkować.
Tak, co było na końcu rzędu drugiego. Zrobić jeden półsłupek w oczku łańcuszka rozpoczynającym poprzedni rząd. Tutaj w tym oczku. Jeden półsłupek. Powtórzyłam właśnie rząd drugi. Powtarzam rząd trzeci. Jedno oczko łańcuszka na początku każdego z tych rzędów. W oczku łańcuszka nad półsłupkiem poprzedniego rzędu zrobić jeden półsłupek. Tutaj był ten półsłupek. Tu jest oczko. I tutaj w tym oczku jeden półsłupek. Chodź, chodź. Nie, tu zrobię. Łatwiej. I dalej. Aha. Na wyciągniętych oczkach będzie robiona pikotka, a nad pikotkami, który jest ten, a nad oczkami półsłupka, nad pikotką tutaj, w tym miejscu, po jednym półsłupku. Tak cały czas będziemy powtarzać ten rząd. I już robię pierwszą pikotkę. I tutaj półsłupek. Pikotka. Półsłupek. Pikotka. Półsłupek. Pikotka. Wiecie co? Nie myślałam, że ten ścieg tak mi pójdzie. Wyobrażam sobie, że będę miała sporo trudności w wykonaniu tego ścięgu, ale jak się okazało, nie taki diabeł straszny, jak go malują. Nawet mi to wychodzi. Mam nadzieję, że Wam również. Jeżeli nie wyjdzie Wam od razu za pierwszym razem wykonanie, podobne wykonanie tego ścigu, to nie zrażajcie się, absolutnie nie. Czasem trzeba jakiś ścig kilkakrotnie sobie poćwiczyć, parę razy wyrzucić do kosza, co się zrobiło, bo już nawet nie ma się chęci na to, żeby pruć. Ale mówię Wam z doświadczenia, że naprawdę warto czasem za jakiś czas znowu podejść do ścigu, który się kiedyś nie udał. I wtedy nagle wszystko jasne i wychodzi nie wiadomo dlaczego. Tak, zbliżam się tutaj do końca trzeciego rzędu, powtarzanego trzeciego rzędu. I zrobić należy, aha, na koniec trzeciego rzędu zrobić dwa półsłupki. Jeden półsłupek w oczku łańcuszka nad półsłupkiem poprzedniego rzędu. Tutaj, gdzie on jest? Tutaj. A drugi półsłupek w oczku rozpoczynającym poprzedni rząd. Powtórzyłam właśnie trzeci rząd. Tak wygląda to teraz. I powtarzam rząd czwarty, jedno oczko łańcuszka. I w oczku nad pierwszym półsłupkiem poprzedniego rzędu zrobić jeden półsłupek. Tutaj jest ten pierwszy półsłupek i tu robimy pierwszy półsłupek.
oczko znajdujące się na szydełku. Aha, i już wyciągamy do 1,5 cm oczko na szydełku za półsłupkiem od razu na początku i wbijamy szydełko w czubki pikotek. Nawieram nitkę, przytrzymuję sobie wyciągniętą nitkę tutaj palcami. Przeciągam nitkę przez obydwie pętelki na szydełku, jedno oczko łańcuszka. I tak cały czas. Po oczku łańcuszka wyciągamy nitkę do góry i w następną pikotkę wbijamy szydełko i tak dalej. I jedno oczko łańcuszka. Cały rząd, czwarty, tak wykonać. Powtarzam, że ten rząd czwarty powtarzam już. Bo powtarzamy w tym ścieku rzędy od jednego, od drugiego rzędu do czwartego. Tutaj w czubek pikotki. Jedno oczko. Wyciągnąć pętelkę do góry, czubek pikotki. Tutaj te czubki pikotki są bardzo fajnie widoczne. Ku szydełko. Jednoczko, łańcuszka. Wyciągnąć pętelkę. Następną pikotkę w ku szydełko. Przytrzymać sobie to. Oczko łańcuszka. Ciągnąć w pikotkę, przytrzymać, przeciągnąć oczko łańcuszka. To była już ostatnia pikotka. I teraz na końcu tego rzędu, czwartego powtarzanego, należy, aha, jeszcze raz wyciągnąć. Tu już nie ma pikotki, więc wkłuć szydełko w oczko łańcuszka nad półsłupkiem poprzedniego rzędu. Tutaj był półsłupek. Gdzieś tutaj on był. I przytrzymać półsłupek. Właśnie powtórzyłam rząd czwarty. Zobaczcie, bardzo fajny wzór. Ściek ładny. I powtórzę jeszcze rząd piąty. I to będzie wszystko na dzisiaj. Powtórzę go, ale jeszcze z Wami. Bardzo przyjemny ściek. On jest taki fajny, sprężysty. Jak siatka. Ale bardzo ładny. I już dalej. Jedno oczko łańcuszka, jak zwykle na początku rzędu. Na wyciągniętym oczku poprzedniego rzędu, tutaj od razu, aha, robimy pikotki. Raz, dwa. Czyli, że w tym rzędzie robimy pikotki i półsłupki tutaj w oczku nad półsłupkiem. Czy tylko zajrzę, czy to się zgadza, tak. Praktycznie to po jakimś czasie, jak już się będzie wykonywało konkretną, większą robótkę tym ściegiem, to już po prostu wiadomo, co należy robić, bo to widać. Nie będzie trzeba, mam na myśli to, że nie będzie trzeba się zastanawiać, który ja to teraz powtarzam rząd, tylko po prostu to będzie wynikało już, wykonanie dalszego ściegu wynikało z tego, co się nam ukazuje w danym momencie. Tę pikotkę. Półsłupek. Pikotka. No i podejrzewam, że robótka, jakiś ciuszek, dość szybko byłby tym ściegiem zrobiony.
oczywiście na początku sprawia troszeczkę, trwa to troszeczkę dłużej, zanim człowiek opanuje ten ściek, ale później na pewno jak już się robi robótkę, to idzie całkiem szybciutko. Tak sobie to wyobrażam, jeszcze nic nie zrobiłam tym ściegiem. Ale teraz już mam próbkę prawie gotową i pójdzie do mojego zbioru próbek. I na pewno sobie coś kiedyś tym ściekiem zrobię. Bo jeżeli on mi się już teraz podoba, to znaczy się, że podobał będzie mi się chyba i za jakiś czas. Gdy zajrzę do mojego pudełka i zacznę kopać po moich ściegach. Tak, jeszcze teraz tu jedna pikotka. I jeszcze tylko szybciutko zerknę, co było tutaj na końcu do zrobienia, ale podejrzewam, że półsłupek na końcu rzędu. Oczko łańcuszka, tak, rozpoczynającego rząd i jeden półsłupek. I tak. Zobaczcie. Tak wygląda ten bardzo przyjemny ściek. To chyba jest lewa strona, a to prawa. Chociaż powiedziałabym, że to jest obojętnie, ale myślę, że ta jest jednak prawą stroną. Zobaczcie, jak fajnie wygląda ten ściek. Ładny. No. I nawet powiedziałabym chyba, że te moje brzegi też jakoś mi wychodzą. Nie wiem, czyżby się tu trochę rozchodziło, być może. To nad tym muszę jeszcze popracować, poćwiczyć. Tu coś by jakby było za dużo. Chyba, że za chwileczkę się znów wyrówna. Zobaczymy. W każdym razie zawsze można jeszcze to przećwiczyć i na pewno to zrobię. Tak, co mówi autorka o tym ściegu? Mówi. Ściek ten nadaje się na letnie bluzeczki ażurowe, sukieneczki dziewczęce oraz sweterki dla niemowląt. Jak najbardziej. I na pewno nie tylko, na pewno nadaje się na inne różne rzeczy, o których już sobie pomyśleliście, widząc ten ściek. Mi skojarzył się ten ściek od razu z plażą nadmorską. Bardzo dzisiaj Wam ślicznie dziękuję za wspólne szydełkowanie lub za oglądanie. Mi sprawiło wykonanie tego ścieku dzisiaj naprawdę dużą przyjemność, bo efekt końcowy jest naprawdę zadowalający. Życzę Wam powodzenia w wykonaniu tego ścieku i w zastosowaniu ewentualnie tego ścieku w jakiejś robótce. Cześć!